Bardzo dziękuję. Przechodzimy dalej. Szanowni Państwo, druk numer 1011, utworzenie Miejskiej Instytucji Kultury. Mamy poprawki. Pan Kośmider będzie tutaj, bo poprawki wtórem do druku 1011, czy pan dyrektor Andrzej Kubilic, tak? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ponieważ dostaliśmy odpowiednią ilość zebranych głosów w sprawie odstąpienia od drugiego czytania, w związku z tym będziemy głosowali wniosek wprowadzenia do drugiego czytania, tak? Uprzejmie proszę o przygotowanie się. Druk 1011, tak? Wprowadzenie do drugiego czytania. Tak? Głos przeciw. Czy ktoś z Państwa? Nie. W związku z tym możemy głosować wprowadzenie do drugiego czytania. Wprowadzenie do drugiego czytania. Jeszcze raz, Szanowni Państwo, zgodnie z paragrafem 32 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa, niżej podpiszemy wnoszą o wprowadzenie do drugiego czytania jako sprawy nagłej. I to w tej chwili głosujemy. Głosem za, przeciw, wstrzymujących się. Bardzo dziękuję. Zamykam głosowania. Uprzejmie proszę o wyniki. Głosów za 22, głosów przeciw 10, wstrzymała się 1 osoba. Obecnych podczas głosowania 33, uwaga na większość. Wniosek został przyjęty. Czyli proszę Państwa, w tej chwili będziemy głosowali, ale mamy poprawki. Bardzo proszę Panie Burmistrzu. Szanowni Państwo, bardzo proszę o ciszę. Proponują, ażeby zmienić nazwę na nadać nazwę Muzeum Nowej Grupy oraz autopoprawka pana Kality, który proponuje utworzenie instytucji z 1913 roku pod nazwą Nowa Sztuka Laboratorium Utopii. Szanowni Państwo, opinię... Ale w momencie, gdy jeszcze pan Radny Urynowicz się zgłaszał, ale nie wiem, czy to była sprawa, i pan Kamila Rasza. Bardzo proszę pana w sprawie poprawki, ale to za chwilę, bo tutaj będzie. Bardzo proszę. Pan Tomasz Urynowicz w sprawie poprawki, nie pan Adam Kamila pierwszy. Bardzo proszę. Mówisz o wyniku głosowania. Bardzo proszę o ostatni wynik głosowania. Dobrze, ale może wycofaję. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o wydruk ostatniego głosowania. Szanowni, dobrze, bardzo proszę pana Adam Kalika, proszę bardzo. Wysoka Rado, po wysłuchaniu pana Żydy i pana Urzędnicza i po dyskusji w klubie wycofuję swoją poprawkę. Przepraszam na emocje, pan wycofał. Tak, bardzo proszę pan Tomasz Urzędnicz. Pani przewodnicząca pozwoli, że zacznę. Pani przewodnicząca, panie sekretarzu, panie skarbniku, Wysoka Rado. Ja chciałem poinformować szanownych Państwa, że dwukrotnie proponowałem kompromisowe rozwiązanie dotyczące nazwy, ponieważ nikt z nas się nie wspiera co do idei utworzenia muzeum w tym miejscu. Niemniej jednak utworzenie muzeum pod taką nazwą wzbudza jak najwięcej kontrowersji. Podczas gdy chcę przypomnieć, ta promesa udzielona przez ministra kultury dotyczy finansowania instytucji zupełnie jeszcze innej niż rozmawiamy, czyli Muzeum
pod nazwą Socjal Muzeum PRL. W związku z tym to jeszcze zupełnie coś innego, ale ja chciałem powiedzieć o tych dwóch kompromisowych propozycjach, ale rozumiem, że nie skorzystano z szansą złożenia poprawki do tego druku, ponieważ proponowałem, aby to się nazywało Muzeum PRL-u Eksperyment Nowa Budowa, bądź nazywało się to Muzeum w Nowej Bucie Instytucja w Budowie, bo tak się stało, jak się stało. Ja swoją poprawkę i w imieniu swojej Staszka chcę poinformować, że podtrzymuję. Dziękuję. Podtrzymujecie Państwo, tak? Dobrze. Panowie, bardzo proszę Pan Dyrektor. Czy podtrzymana jest poprawka Panów Urnowicza i Dziemna? Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, opiniujemy negatywnie tę poprawkę, argumentując następująco. Mianowicie w deklaracji finansowej ministra kultury, która ma przed sobą, występuje nazwa Muzeum PRL-u. Ona występowała jakby w dwóch wersjach, natomiast z innego powodu chciałbym dwa słowa komentarza. Mianowicie, proszę Państwa, teraz ogromnie ważną istotną sprawą jest dzisiaj powołanie tej instytucji przy pełnej świadomości i pełnym otwarciu, o czym mówiła Pani Prezydent Magdalena Sroka, mówił Pan Przewodniczący Rady Miasta, że chcemy wypracować możliwie najlepszą nazwę, ale traktujemy tę sprawę jako sprawę w tym momencie wtórną, bo dla nas istotną sprawą jest to, że mamy zatwierdzony statut instytucji pod zgodę prezydenta i ministra kultury Muzeum PRL-u. I w przypadku, gdybyśmy dokonali w tym momencie takiej zmiany, to zgoda pana prezydenta traci moc i wojewoda małopolski, który w ciągu 14 dni musi dokonać wglądu i przyjęcia bądź odrzucenia takiej uchwały, odrzuci ją z istoty. Natomiast uprzejmie proszę Wysoką Radę o to, ażeby podjąć decyzję kluczową, czyli powołanie instytucji przy pełnej świadomości, że solidnie nad nazwą odwołamy się do możliwie szerokiego kręgu. Państwo radni będziecie mieć w tym swój udział w takim zakresie, jakim będziecie tylko oczekiwali, że tę nazwę wypracujemy w najbliższym czasie. Najwłaściwszą to muzeum, jest tylko muzeum w organizacji, natomiast w najbliższym czasie powinniśmy się spotykać z ministrem, jak pan przewodniczący Kośliwek powiedział, w najbliższym tygodniu, w przyszłym tygodniu przyjedzie do Krakowa, chcemy już rozmawiać i dla nas ogromnie ważną rzeczą byłoby powołanie instytucji, natomiast z organizacji, natomiast ustalenie nazwy pragniemy poddać jeszcze konsultacji. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, poprawka panów Tomasza Urbanowicza i Ziemny została. Stwierdzam odbycie drugiego czytania i przechodzimy do głosowania poprawki, która została pana Urbanowicza i Stanisława Ziemny. Uprzejmie proszę przygotować się do głosowania poprawki. Głosujemy, Szanowni Państwo. Głosujemy za, przeciw, wstrzymujemy się. Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Zamykam. Bardzo dziękuję. Przyjmę dużo wyniki. Głosów za 14, przeciw 19, wstrzymały się 2 osoby. Poprawka została odrzucona. Uprzejmie proszę o wynik. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy tym samym do głosowania druku numer 1011. Bardzo proszę. Proszę się przygotować do głosowania. Szanowni Państwo, głosujemy. Za, przeciw, wstrzymujemy się. Uprzejmie proszę. Przygotowanie się do głosowania. Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam. Uprzejmie proszę o wynik. Głosów za 22.
Głosów przeciw 11, jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam o podjęciu uchwały. Bardzo proszę. Za tą poprawką oczywiście. O podjęciu uchwały za tą poprawką. Czyli proszę. Tak? Bardzo proszę pan, proszę, proszę. W międzyczasie proszę odejść. Pani przewodnicząca, pani panowie radni, tak, pani radna, w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości składam wotum separatum do tego, co się wydarzyło. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, przechodzimy do głosowania druku 1001. Jeszcze raz pan się ma, bardzo proszę. Składam je obydwaj, jestem upoważniony. Stanka wotum separatum w ogóle do podejścia takiego procedowania ze względów społecznych, a przede wszystkim ze względów finansowych, gdzie każdą złotówkę szukamy, a tutaj, no tak, żeby się panu Wajdzie, swoim porządnemu człowiekowi, autorytetowi, stało zadość. Proszę? Ale ja nie głosowałam i bez takich komentarzy, bardzo proszę.